Witam. Po raz kolejny twierdzę, że liczenie w pamięci to jest bardzo dobry sposób na rozbudzanie umysłu. I na przykład spróbujcie sobie policzyć pierwiastek trzeciego stopnia z dowolnej liczby w umyśle, w swojej własnej głowie, a nie na papierze. Spróbujcie nie zanotować ani jednej liczby. I w związku z tym również takim jednym z ćwiczeń jest liczenie tej objętości kuli o zadanym promieniu. Liczyłem ostatnio, że to 4 trzecie PR do trzeciej. Taki jest wzór wyjściowy, który zapamiętałem. 4 trzecie pi r do trzeciej. Pi wziąłem za 3, pi wziąłem za 3,14 setnych. I no, wychodzi jak wychodzi. Zaczynam się gubić, natomiast no, jeszcze nie dochodzę do ostatecznego wyniku, ale spróbujmy najpierw dojść do tego błędnego wyniku. Czyli niedokładnego przez małą dokładność. W tym momencie, jeżeli to pi jest 3, to 3 razy, 4 razy 3 przez 3 to jest 4 pi równa się r do trzeciej. Nie. 4 objętość kuli równa się 4 4r do trzeciej równa się objętość kuli. 4r do trzeciej. No i teraz można zacząć liczyć ten niedokładny wynik, na przykład dla tej kuli, której promień jest 60 cm. R to jest 60 cm do potęgi 3, czyli R do trzeciej, czyli ile to jest 0,6 do potęgi trzeciej. 0,6 do potęgi trzeciej. 6 razy 6 jest 36, razy 6 jest 6 razy 36. 36. 30 razy 6 to jest 180, a 6 razy 6 jest 36 i 180 to jest 216. To jest ta pierwsza odnoga, którą na papierze od razu trzeba zanotować. 216. Wracamy teraz do tyłu i to było, co żeśmy właściwie liczyli. I to już jest trudno sobie przypomnieć. Oczywiście niektórym, im człowiek młodszy, im sprawniejszy, tym łatwiej. Ale 4... Jeszcze raz. 4... Od początku trzeba zaczynać. 4r do trzeciej, 60 cm do trzeciej. 0,6 do trzeciej, a więc liczyliśmy 6 do trzeciej potęgi. 6 do trzeciej potęgi to było, na górze było 214, 216, nie wiem, 6 razy 6, 6 razy 3, 6 razy 30 to jest 186 razy 6 to 180 i 36, 216. 216 to jest 6 do trzeciej. 216, natomiast dziesiątych do trzeciej to jest 1000, czyli to jest 216 tysięcznych. 216 tysięcznych to jest r do trzeciej.
216 tysięcznych razy 4. 216 tysięcznych razy 4 to jest 216 razy 4 to jest 4 razy 200 to jest 800 i 16 razy 4 to jest 40 i 6 razy 4 24 64 czyli 864 864 tysięczne. 864 tysięczne to jest 4 r do trzeciej, czyli to jest objętość. 864, no powiedzmy litry. Nie, litry, tak, 10, nie. Jak był metr? Metr ma, no bo liczyliśmy 864 tysięczne. Które, co to jest za wynik? 4 r do trzeciej równa się v. 4 razy 60 cm to jest objętość kuli o promieniu 60 cm. Objętość kuli o promieniu 60 cm to wychodzi 864 tysięczne. I to by trzeba już zacząć sprawdzać, ile to jest z innymi dokładniejszymi wartościami w porównaniu z dokładniejszymi wartościami. I teraz jeżeli spróbujemy to liczyć innym sposobem, również takim ćwiczebnym, czyli 4 pi, czyli 314 przez 300 r do trzeciej. 4 razy 314 przez 300. 4 razy 314 to jest 1256 przez 300. 1256 przez 300 razy r do trzeciej. 1256 przez 300 razy, no na przykład te 60 cm do trzeciej potęgi. No ale to jest nie ten niedokładny wynik, więc w związku z tym wolałbym go nie psuć. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnożenie przez pi, to bardzo dobrze jest pomnożyć wszystko i liczyć mianownik przez 100. 314 przez 300. 314 przez 300. 4 razy 314 przez 300 razy r do trzeciej. To będzie objętość dokładniejsza, bo z dokładniejszą o 2 miejsca po przecinku liczbą pi. I teraz już dzisiaj dziękuję za uwagę i coraz trudniej mi znaleźć tego ksywka w Androidzie. Jakoś ten YouTube dla Androida robi się taki zawiły, że już tam nie można znaleźć, na przykład swoich własnych filmów nie można znaleźć. Trzeba podawać nazwę kanału, żeby ją wyszukać. Tak było bardzo łatwo, ale teraz zrobiło się trudniej. No idą rzeczy od złego ku gorszemu, ponieważ zawsze ktoś następny przychodzi i wymyśla jakieś udogodnienie dla tych, którzy są najsilniejsi. A dla tych, którzy są najsłabsi, zawsze jest dużo trudniej. W związku z tym, no, trzeba się wspinać tak szybko, żeby zdążyć za pogarszającymi się zmianami, bo zmiany pogarszają się i wszystko się zacznie pogarszać, jeżeli nie będziemy się wspinali tak szybko, żeby ciągle się jeszcze znajdować w tej warstwie, która jest w miarę jako taka. Bo potem to się zacznie ta warstwa, kiedy już nas nie będzie. Po prostu, kiedy już nie będziemy mogli znaleźć, kiedy nie będziemy mogli stuknąć palcem tym nawet o Androida, że coś się pogorszy. Jeżeli zaczną być ekrany telewizyjne, dotykowe, to ja nie będę chodził po całym pokoju, żeby coś w telewizorze przełączyć albo włączyć.
bo piloty znikną i co wtedy? Piloty znikną, a może i będą działać, ale pewnie nie tak, jakbyśmy chcieli, bo gorzej niż żeby nas zachęcić do aktywności ruchowej, do chodzenia po pokoju i do skakania po ekranie ręką, mazania w tą i z powrotem, jak na filmach science fiction z Ameryki, z Nowego Jorku. Ciekawe, te ostatnie filmy z Nowego Jorku bardzo są interesujące, kiedy po prostu filmy YouTube'owe lecą na billboardach, czy tam na takich wielkich ekranach przed sklepami. Można nawet zobaczyć siebie na bieżąco w kamerze aktualnie obserwowanego przez kogoś, kto czuwa nad jakimś obszarem, tam nad obszarem aktywności ludzkiej, czyli po jakimś placu, i wyczuwa te osoby, które są podejrzane, czy żeby na nie zwrócić uwagę tłumu i żeby zdały sobie sprawę z tego, że są obserwowane przez ten tłum i że muszą się zachowywać zgodnie z regułami, a nie wyrażać złą wolę, bo wtedy ich, że tak powiem, cała masa, że tak powiem, zlinczuje. W Stanach wolno, w Stanach wszystko dopuszczalne, oczywiście nie będą to robili, bo są to dobrzy ludzie i normalni w miarę i nie przestępcy sami, tylko przede wszystkim normalni ludzie, więc nie będą linczować, ale no, każą za sobą nadążać, czyli kupować to, co oni kupują, robić to, co oni robią i w ogóle nie odstawać. Nie odstawać. A ja tak lubię odstawać. Odstoję. Odstawać. Odstaję i odstaję. Odstoję i odstaję. To odstawam i odstawam. No i co?